Dzisiaj mam dla Państwa dobrą wiadomość. Będziemy rozmawiać o klimacie, oczywiście, ale też w takim fajnym kontekście, czyli o prawach człowieka. Czyli dlaczego prawa człowieka a klimat mają sporo wspólnego, dlaczego nie wolno o tych dwóch zagadnieniach myśleć osobno. I mam dla Państwa dwóch cudownych gości. Zacznę od doktora nauk prawnych Adama Ploszka. Adam, zapraszam Cię proszę do mnie. Adam jest nie tylko doktorem nauk prawnych, ale też długoletnim pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I obecnie jest też naukowcem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, więc mam nadzieję, że Kraków przyjmie Adama gościnnie. W szczególności sympatycy UJ-u, a to w ramach dowcipu. Natomiast drugim gościem jest Leszek Kąsek, ekonomista z banku ING. I zadanie Leszka, Leszku, dzisiaj proszę, żebyś wkroczył na scenę i zasiadł na środku, jest opowiedzenie o tym, dlaczego, mówiąc brutalnie, bez pieniędzy to się nic nie da zrobić, tak? A w szczególności dlaczego, dajmy na to, takie ważne rzeczy jak inwestycje węglowe już nie mogą liczyć na przychylność banków, a przynajmniej większości banków, zwłaszcza tych, które wdrażają koncepcję zrównoważonego finansowania i są włączone do takiej globalnej ONZ-owskiej inicjatywy, którą umownie sobie nazywamy zrównoważone finansowanie, w ramach którego budujemy taki sojusz bankowy. I pierwsze pytanie idzie do Adama. Bo zresztą Adam obok Adama Bodnara jest jakby osobą, która wspólnie długo pracowała w Fundacji Helsińskiej. Adam Bodnar, przypomnę, rzecznik praw obywatelskich. My przy okazji szczytu klimatycznego w Katowicach w 2018 roku próbowaliśmy doprowadzić do zorganizowania spotkania kilkunastu ombudsmanów, rzeczników praw obywatelskich, po to, żeby porozmawiać o tym, że ochrona powietrza prawo do zdrowia, a w szczególności prawo do zdrowia, które jest gwarantowane jako niezbywalny element indywidualnej koncepcji praw człowieka. No i właśnie to zdrowie tracimy też w Polsce. Tak? To już słynne dane WHO, 48 tysięcy osób, nie mniej niż tyle umiera co roku z powodu niskiej jakości powietrza. Na świecie jest to 7 milionów według danych WHO. Adamie, jakbyś mógł skomentować, o co chodzi z tą koncepcją praw człowieka w kontekście chociażby ochrony powietrza? Później sobie przejdziemy do innych zagadnień. Jasne, jak najbardziej. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dyskusji. Jest mi bardzo miło, czuję się wyróżniony i zaszczycony. I odpowiadając na pytanie, by nie przedłużać, bo pewnie wszyscy Państwo już czekacie na to, co będzie po naszej dyskusji, czyli właśnie film, który się zacznie. Krótko na temat praw człowieka, że przede wszystkim mamy problem z tym w całej społeczności światowej, żeby myśleć, przynajmniej mieliśmy przez długi czas problem, o prawie do czystego środowiska jako prawie człowieka, takie, które da się egzekwować przed sądem, czyli takie, z które możemy pójść do sądu i możemy domagać się jego realizacji. I cały system praw człowieka dopiero tego się uczy. I podam przykład tego, bo Kamil wspomniał bardzo zresztą słusznie, że o prawie do czystego środowiska mówimy często w kontekście prawa do ochrony zdrowia. Ale w kontekście prawa do czystego środowiska możemy mieć właściwie w kontekście każdego prawa człowieka, a najlepiej już to widać w kontekście prawa do życia, no bo przecież bez czystego środowiska w ramach katastrofy klimatycznej możemy dojść do sytuacji, w której nie będzie tego życia. I fajnie pokazał to i to chciałbym zacytować Państwu, to jest fragment, na szczęście napisany bardzo zbornie, nie strasznym prawniczym językiem, który jest niezrozumiały. I mam nadzieję zwięźle. I zwięźle oczywiście. Komentarza Komitetu Praw Człowieka ONZ-owskiego. To jest taki organ, który stara się wytłumaczyć, czym są prawa człowieka, jak je powinniśmy interpretować. I on co jakiś czas dokonuje reinterpretacji poszczególnych praw i wolności, które są nam zagwarantowane w naszej konstytucji czy w różnych aktach międzynarodowych. I powiedział tak. Degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne i niezrównoważony rozwój stanowią jedne z najbardziej bezpośrednich i najpoważniejszych zagrożeń dla możliwości korzystania z prawa do życia przez obecne i przyszłe pokolenia. Jeszcze jedno zdanie. Realizacja przez państwo obowiązku poszanowania i zapewnienia prawa do życia, w szczególności życia z godnością, zależy m.in. od środków podejmowanych przez państwa w celu zachowania środowiska i jego ochrony przed szkodami, zanieczyszczeniami, zmianami klimatu. Zaczynamy myśleć o tym i zdajemy sobie sprawę, że jeżeli nie zredefiniujemy tego, co rozumiemy przez prawa człowieka, te, które znamy, to w przyszłości nie będziemy mogli mówić w ogóle o prawach człowieka. Super, bardzo dziękuję za ten fragment. No dobrze, to teraz pytanie do Leszka. Bank ING
czy ING, mówiąc po naszemu. ING Bank Śląski. ING Bank Śląski, tak, no właśnie, Bank Śląski ze Śląska, a nie finansuje energetyki węglowej. Jak do tego doszło i dlaczego się na to zdecydowaliście? Czy bank podobnie jak biznes, generalnie większość przedsiębiorstw, w coraz większym stopniu, czy dostrzega już od wielu lat, że nie prowadzi biznesu, nie prowadzi się w próżni. Trzeba uwzględniać kontekst międzynarodowy, kontekst zachodzące zmiany, też zmiany środowiskowe i też w sektorze finansowym dotarła taka wiadomość, że trzeba, również my musimy coś zrobić, żeby kontrybuować do tej jakby globalnej akcji na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Rzeczywiście ING Bank Śląski był pierwszy w Polsce, który otwarcie zadeklarował, że nie będzie wspierał energetyki węglowej. No, oczywiście za wyjątkiem respektowania tych zobowiązań, które zostały nawiązane wcześniej. Kiedy to było? To było już w 2015 roku i nie ukrywam, że wtedy ten kontekst był znacznie mniej przyjazny niż obecnie. O ile jakby teraz wydaje mi się, że jeden z banków, który ma logo zielone, też ogłosił, że przestaje finansować węgiel, to my to zrobiliśmy już 5 lat temu i spotkało się to z dosyć silnym oporem, czy takim trochę niechętnym przyjęciem w kręgach rządowych, ówczesnych. Bank, jak się domyślacie, ma szereg biznesów, czy prowadził szereg biznesów związanych z węglem, czy gospodarką okołowęglową. No, ma siedzibę w Katowicach i w Warszawie, więc jakby nie, to był, wydaje mi się, istotny sygnał wysłany potencjalnym kredytobiorcom, że od tego momentu już więcej nie będziemy finansować węgla. Ale to jest jakby jeden tylko z wielu działań. Jakby wpisuje się to oczywiście w tą agendę odpowiedzialnego biznesu, no ale wiemy, że jest taka presja, względu na presję ze strony społeczeństwa, presję czy polityki, które się pojawiają na szczeblu krajowym, unijnym czy globalnym. My zdajemy sobie sprawę, że też musimy robić więcej, żeby właśnie przeciwstawiać się zmianom klimatycznym. No a w największym stopniu, jak wpływa bank na emisję, no to nie przez to, ile zużył prądu w biurowcu, tylko przez to, komu udziela kredytów, w jakiej skali, na jakie przeznaczenie. Super. Ja mam teraz prośbę do państwa, którzy są tutaj na widowni, żeby na chwilę wytężyli uwagę, bo to, co powiemy, to i co spróbujemy skomentować, to wydarzenie, które miało miejsce we wrześniu zeszłego roku, bo we wrześniu 2019 roku w Nowym Jorku, dokładnie 26 września, doszło do takiego symbolicznego spotkania całego sektora bankowego. Wszystkie banki rozwoju, Europejski Bank Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy i banki komercyjne spotkały się po to, żeby podpisać takie globalne porozumienie, że już nie będą finansować inwestycji wysokoemisyjnych. W konsekwencji kapitał został przeniesiony z energetyki konwencjonalnej na energetykę przyszłości, tą zieloną, czyli wiatr, słońce, energetyka wodna, przejściowo atom. Z jednej strony dlatego, że mamy do czynienia z zmianą paradygmatu i to prawda, że to tu się zmieniło oczywiście stanowisko od 2015 w kierunku 2019, jest trochę bardziej, większa taka sympatia w kierunku tego typu decyzjom, ale też zwiększyło się zagrożenie, że państwa mogą być oskarżane, i tu wracam do Adama, przez obywateli w ramach pozwów zbiorowych za zbyt mało ambitne działania. To się zresztą też dzieje w Polsce. Case Rybnika chociażby, prawda? Więc gdybyś mógł, Adam, parę słów o tym powiedzieć w kontekście też międzynarodowym. Jak najbardziej. Drodzy państwo, na koniec dnia, jakkolwiek trzeba doceniać i chwalić biznes, że podejmuje jakieś działania, to na koniec dnia odpowiedzialność za nasze życie i zdrowie spoczywa na państwie, na władzach centralnych, na rządach naszych krajów. I tak długo, jak nie zmienimy, nie nastąpi nacisk na państwa, żeby skutecznie realizowały swoje działania, tak długo pewnymi zachętami do
dobrymi działaniami nie osiągniemy, nie przełamiemy katastrofy. Mamy mało czasu. Bardzo dobrze o tym mówią aktywiści, zwłaszcza młodzieżowego strajku klimatycznego. Jesteśmy przed katastrofą klimatyczną. Jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań, to się nie uda. I ja chciałem Państwu pokazać pewien przykład, który bardzo fajnie w kontekście tematu, którym ja się zajmowałem naukowo, czyli skrajnym ubóstwem i związkami jego z prawami człowieka, użył pewien filozof niemiecki Thomas Pogge. On powiedział, że gdyby Franklin Delano Roosevelt, widząc ile śmierci niesie II wojna światowa, reżim Adolfa Hitlera, zobowiązał się tak, jak my dziś, nasze państwa się zobowiązujemy, że do 2030 roku podejmiemy jakieś działania, to że do 2050 roku ograniczymy emisję o ileś tam procent, co przekłada się oczywiście na ilość osób, które umierają z powodu zmian klimatu, to dziś wyobraźcie sobie to Państwo, że zobowiązałby się, że 1961 roku podejmę działania, które ograniczą aktywność Adolfa Hitlera w Europie. No nie byłoby nas w tym momencie, gdzie jesteśmy. I wydaje mi się, że spojrzenie na to z tej perspektywy, że mamy pewien system, który się utrzymuje światowy, który stawia się zarzuty także temu systemowi, który pozwala na to, że państwa niedostatecznie naciskają. I bardzo ładnie, to już ostatnie zdanie, przepraszam, że nadużywam cierpliwości wszystkich słuchaczy. To jest ostatnie zdanie, które chciałbym powiedzieć. Profesor Philip Alston, który jest był specjalnym sprawozdawcą, bo skończył mu się mandat całkiem niedawno do spraw skrajnego ubóstwa i praw człowieka, wydał taki raport, w którym powiedział, skonfrontował zmiany klimatyczne z ryzykami, jakie niosą dla praw człowieka. I na koniec dnia powiedział, że dopóki nie zredefiniujemy obowiązków państwa w tym obszarze, dopóki nie zredefiniujemy tego, że państwo ma naciskać i jeszcze mocniej regulować biznes w tym zakresie, żeby podejmować jakieś działania i coraz wyższe standardy stawiać, to za chwilę możemy przejść ten punkt krytyczny, który spowoduje, że wzrośnie kilka milionów ludzi, straci życie na świecie. Ja proszę, trochę polemika, chciałbym tak, się tak, odnieść, jako trochę przestrzec przed taką nadmierną wiarą w to, co może państwo, czyli jakby domaganie się od państwa, że załatwi za nas jakby wszelkie problemy, które szczególnie takie, nie wiem, fundamentalne, długofalowe, coś, co narosło, nie wiem, latami, dekadami, może przez setki lat, to nie jest tylko działanie dla państwa. Gdyby nie było presji społecznej i gdyby nie było takiego ruchów społecznych, to Unia nie wprowadziłaby dyrektywy ograniczającej użycie jednorazowego plastiku. Nie? To wynika z tego, że domagają, Europejczycy nie chcą mieć plastiku w oceanach czy w Morzu Śródziemnym i domagają się od swoich, od polityków, których wybierają w demokratycznych wyborach, żeby wprowadzić regulacje, które będą temu zapobiegać. Leszku, to ja mam od razu... Biznes też nie musi być przymuszany przez państwo, żeby zachowywać się godziwie, bo biznes robi rzeczy zgodne z agendą środowiskową czy ekologiczne w trosce także o swoje własne interesy, o interesy swoich klientów. To prawda. I tutaj moje pytanie do ciebie, ono dotyczy raportu, który wydaliście. Gospodarka obiegu zamkniętego, 8 mitów. No, pytanie, dlaczego bank taki raport wydaje? To jest pierwsze pytanie. A drugie, powiązane z pierwszym, jakbyś mógł wymienić, żeby się tak trochę uwiarygodnić, nie, to waszą agendę zmiany na rzecz zielonych inwestycji. Jakie inwestycje zielone w tej chwili robicie? Za trzy przykłady, tak jakbyś mógł z rękawa, że tak powiem, wytrząsnąć, żebyśmy to... Fermy solarne, można tak powiedzieć, farmy solarne na Wielkopolsce, na Pomorzu. Też bank jest zaangażowany, zaangażował się kapitałowo, ale też udzielił pożyczkę firmie, która się nazywa WOM. To jest taka aplikacja pozwalająca na korzystanie, na przedostanie, która podpowiada użytkownikom, jak przedostać się w dużych miastach, chyba w 15 miejscach obecnie w Polsce, z punktu A do punktu B, wykorzystując różnego rodzaju współdzielone pojazdy i komunikację miejską. Chodzi o to, żeby nie używać swojego samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy też kilka takich projektów wiatrakowych, farmy wiatrowe. No i nie wiem, no mogę też wydaje mi się, że takie przedsięwzięcia na poziomie w biznesie tym takim detalicznym, czyli pożyczki takie proekologiczne na wsparcie efektywności energetycznej w budynkach, czy
No też taka operacja, byliśmy pierwszym, czy nie, drugim w Polsce emitentem zielonych listów zastawnych. No to jest, no to też wspomniałeś o naszym raporcie GOS, bo gospodarka obiegu zamkniętego, czyli lepsza gospodarka odpadami. Uważamy, że obok właśnie wsparcia energetyki odnawialnej, lepsze gospodarowanie odpadami, właśnie gospodarka, to co się kryje pod hasłem gospodarki obiegu zamkniętego, czyli nie wyrzucanie rzeczy, produktów, materiałów, nie marnowanie, tylko dawanie im drugiego życia. To jest jeden właśnie z takich naszych priorytetów w banku. Jeszcze elektromobilność jest takim tematem. No po prostu to się wpisuje w naszą strategię i to robimy. Widzimy, że to jest, że dyskusja w Polsce, stąd te 8 mitów, dyskusja w Polsce na te tematy jest, nie wiem, cicha albo trochę zniekształcona, dlatego wydaje nam się, że na podstawie, też wykorzystując trochę badania opinii publicznej, które robi dla nas Ipsos w ramach takiego cyklu badań konsumentów, jedna z takich edycji była poświęcona sprawom środowiskowym, w szczególności jak Polacy podchodzą, no Polacy na tle jakby innych rynków podchodzą do kupowania nowych rzeczy, używania starych, trochę hamowania swoich apetytów konsumpcyjnych, oszczędzania. A jeszcze ostatnie pytanie, jak wliczycie ryzyko inwestycyjne czy właśnie inwestycjach w zielone technologie? Czy to generalnie przechodzi przez, jakby nie mamy odrębnego systemu zarządzania ryzykiem dla technologii, nazwijmy, brązowych i zielonych. Każdy projekt jest oceniany... Brązowe to te węglowe, tak? Upraszczając. No tak, no, nie wiem, czy się używa, ale no, powiedzmy nie zielony. Nie ma odrębnego systemu do oceny ryzyka. Uwzględniamy jakby szanse na przedsięwzięcie, czy przedsięwzięcie może być udane, czy nie, biorąc pod uwagę jakby kontekst, biorąc pod uwagę, nie wiem, jakość biznesplanu, założenia, dostęp do potencjał rynkowy, takie, powiedziałbym, to jest jakby standardowa analiza z uwzględnieniem tych wymiarów środowiskowych. Super, dzięki. Czy edukacja... Dzisiaj nie przyszła moja wiceprezes, która odpowiada w banku, jest głównym oficerem od ryzyka, menedżerem od ryzyka, mogłaby powiedzieć więcej. Jestem pewien, że to... Za rok o to zadbamy. Natomiast Adam, do ciebie jeszcze ostatnie pytanie, przechodzimy do filmu, bo no, też masz teraz rolę jako naukowiec, tak? Jesteś na Wydziale Prawa i Administracji. Jak przebiega edukacja prawnicza w obszarze praw człowieka i klimatu? I czy mamy się spodziewać, nie wiem, w takiej zielonej fali prawników, którzy te tematy rozumieją i będą pewnie lepiej, efektywniej reprezentować Polki i Polaków w sporach, nie wiem, przeciwko państwu, miastu czy trucicielom? Bardzo chciałbym, żeby tak było i to jest moje marzenie, które ja staram się wdrażać na zajęciach, które prowadzę, ale niestety śledząc programy studiów prawniczych na różnych uniwersytetach w Polsce, szkołach prywatnych, państwowych, ten wątek dotyczący prawa do czystego środowiska jest zwykle traktowany jako coś dodatkowego, jako jakiś taki przedmiot, który no, można poszerzyć swoją edukację, zdobyć nowe umiejętności, a nie jako obowiązek wpisany w takie kształcenie prawnicze od początku. I tak długo, jak tego nie zmienimy, tak długo moim zdaniem będziemy przegrywać na wielu frontach związanych z postępowaniami sądowymi. Po prostu brakuje wiedzy, brakuje umiejętności. Tak samo rodzi się dopiero pewna dziedzina, jaką jest prawo ochrony nawet nie środowiska, ale zwierząt. Zaczynamy mówić o zwierzętach w kontekście także ich praw, a nie tylko jak traktować jako przedmioty. Toczone są postępowania sądowe, w tym głośna sprawa karpi, która trafiła do Sądu Najwyższego, która pozwoliła na uznanie tego, żeby karpi nie były torturowane przez trzymanie ich... No tak, że są samych... zwierzętami cierpiącymi. Tak, tak, że bo są tam zwierzętami zdolne do cierpienia i w związku z tym są pewne działania, które są bardzo powolne i wydaje mi się, że każde takie wydarzenie jak to, mam nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński, jeżeli to są studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaapelują do swojego rektora o to, aby w curriculum, czy to studiów prawniczych, czy ekonomicznych, czy jakikolwiek innych, znalazł się jakiś przedmiot, korzystając z tej wspaniałej i ważnej wartości, jaką jest autonomia szkół wyższych. Mi się wydaje, że Adam jest bardzo skromny, bo ja mam wrażenie, że o energetyce w Polsce wypowiadają się wyłącznie prawnicy. Mało inżynierów, mało ekonomistów zabiera głos, że to jest, że prawo dotyczące energetyki, to środowiskowe, też ze względu na tą agendę unijną, że uległo no, masowemu rozrostowi.
wzrostowi, i więc prawnicy mają bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze. No tak, wystarczy poobserwować prawników dla ziemi chociażby, prawda? Jako jednym z lepszych pozdrawiam moją koleżankę ze studiów, Irmę Kotiuk, która tam gra chyba pierwsze skrzypce, bo ona jest w Brukseli, tam rzeczywiście pracuje nad tym, żeby lobbować za działaniami prośrodowiskowymi, właśnie wykorzystując wiedzę prawniczą w taki bardzo praktyczny, konkretny sposób. No dobrze, proszę Państwa, to ja może jeszcze ostatnim zdaniem już z mojej strony będzie zachęcenie Państwa do kolejnego filmu i że Państwo oglądając go pamiętali o tym, bo tu Adam wspomniał o profesorze Filipie Alstonie, to jest twórca raportu, który przez media został okrzyknięty raportem o apartheidzie klimatycznym. Raporcie, który zwrócił uwagę na bardzo ważną z punktu widzenia praw człowieka zależność. To, że my, państwa wysoko rozwinięte, emitujemy CO2, wiadomo, że emitujemy je bardzo dużo, też wiadomo. Problem polega na tym, to jest ta niesprawiedliwość, że 70% negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych uderzy w globalne południe, czy tam, gdzie są kraje biedniejsze, a tylko 30% tych negatywnych konsekwencji uderzy w bogatą północ, czyli kraje wysoko rozwinięte, które emitują najwięcej CO2. Ten apartheid klimatyczny trwa. System ONZ próbuje temu przeciwdziałać na szczytach klimatycznych, a prawnicy są niezbędni, żebyśmy byli w stanie tak skonstruować porozumienia międzynarodowe, żeby też włączając w to sektor prywatny i pieniądze, które mają banki, przekierować we właściwą stronę. Tylko wtedy wygramy. Bez tego to raczej czeka nas koniec antropocenu, epoki człowieka, która może się stracić i skończyć szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę i za wysłuchanie nas. Raz jeszcze dziękuję. Leszek Kąsek, ekonomista Banki ING, Adam Ploszka, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.